the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować sobie dalej informacje dotyczące najnowszej aktualizacji. Lecz tutaj tym razem przejdziemy do już takiej opcji, gdzie będziecie wszystko widzieć, będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają dane optymalizacje, znaczy optymalizacje, ogólnie patch noty. I też niektóre rzeczy, które tam omawialiśmy z staczką na poprzednim filmiku. Po prostu chciałem wam tutaj czasami przerobić ten temat już wizualnie, żeby też wam wytłumaczyć niektóre rzeczy na polski lub też przełożyć po prostu, co ja o tym sądzę, jak to też tutaj w końcu odpowiadam na niektóre pytania, które mieliśmy na poprzednim filmie. Między innymi kwestia Arki, czempionów, też tego piątego podpunktu, jeżeli chodzi o technologię Kiwiki. Więc zaczynajmy, przejdźmy dalej. Zobaczmy sobie tutaj. Jak tutaj widzicie, no to tutaj ogólnie deweloperka, jak zobaczycie w ogóle ten filmik, nie wiem, czy zwrócicie uwagę, ale oni tutaj w niektórych momentach zachowują się tak, jak to są jakby dokrętki, gdzie się witają, potem jest dokrętka, czytają jakieś tam teksty, co tam będzie, puszczają intro, że zobaczycie, oni po prostu przez cały czas czytają jakby z jakiegoś ekranu, nie lecą tak jak niektórzy deweloperzy opowiadają, co tam się dzieje, tylko po prostu jakby czytali z jakiegoś ekranu, co mają mniej więcej powiedzieć i przekazać wam, prawda? Więc tak trochę dziwnie to, jak na taki poziom Rise of Kingdoms, no ale wiadomo, Chińczycy lubią. O, tutaj widzicie, już jest już inaczej. No ale wróćmy ogólnie do meritum. Tutaj oni opowiadają o systemie Autarch i tutaj tak jak wam mówiłem, tam było chyba 10 najlepszych. Jeżeli się nie mylę, będziemy mógł zdobyć, jakby tak powiedzieć, oddzielnie tą legendarną autarchę. Jeżeli będą oczywiście w tym najwyższym statystykach, że key pointsy, dead pointsy lub też hell pointsy, czy też oczywiście adekwatnie zabicia, pole, legli i uleczeni. I tak widzicie, od 1 do 10 takie osoby będą dostawać dodatkową autarchę. Fajnie, bo tych autarch się po prostu pojawi więcej. Ale także, co jest ciekawe, każdy będzie mógł zdobyć autarchę. Tutaj jest to zamazane. Ale z tego, co dziś tam już mniej więcej widzieliśmy, to ten jakby tak powiedzieć limit, czy też tam, żeby osiągnąć tą autarchę, to będzie chyba 7,5 miliona zabić. Te 4 plus, więc kolejny plusik dla T4, że będą mogli też sobie tutaj, jeżeli ktoś gra głównie T4, bo są te same osoby, które T4 grają T5, będą mogły sobie tutaj po prostu tą autarchę też pomału zdobywać. Bardzo fajny plus na grę. Tu akurat to jest zamazane, ale już widziałem screeny, gdzie są pokazywane legalnie, czy legalnie, jak to wygląda tak naprawdę. Czyli 7 milionów zabić też ciężko rannych, tak chyba to było. O, i tutaj macie rozstaw, jak to wygląda na kampy, to co wam też ostatnio mówiłem jeszcze chyba z parę filmików temu, ostatnio to poruszaliśmy też staczką, jak mniej więcej będą się te autarchy rozgraniczać na kamp 4, na 4 kampy, na 6 kampów, 8, też w minisezonie 6 kampów, bo też takie minisezony też są w Kiwiki. Więc tak jak widzicie, maleją troszeczkę te klasyczne autarchy, lecz legendarne wzrastają. Więc będziemy mogli się coraz bardziej rozwijać pod tym względem. To jest moim zdaniem bardzo fajna zmiana. Wszystko nasz wiadomo od tego, gdzie będziemy grać, w jakim KVK i co będziemy zdobywać. Chociaż już tutaj za same key pointsy będziemy mogli się bardziej sami to też kontrolować. No i tu jest to piąty płyty podpół, który nie wiedziałem do końca, o co chodzi. Tam po prostu chodziło o to, że doszły kolejne zadania w weekly challenge. Czyli będziemy tutaj, jak widzicie, dodatkowo będziemy mogli z zbierania surowców zdobywać punkty. Bo jak sobie zobaczycie teraz, switchnę tutaj na mogę. Tak, teraz jest. Jak zobaczycie sobie to tutaj, wchodzimy, te zadania, no to mamy pokonaj barbarzyńców, bastiony, kanion, oddziałów, to są tygodniowe tutaj. Nie, mamy tutaj, że ukończ zadań bastionu, forty, kohart i barbarzyńcy. A na filmiku tutaj, którym przed chwilą pokazywaliśmy, to przejdziemy. Będziemy mieli jeszcze dodatkowo zwiększenie armii,
że będziemy mogli zbić 5 tych 5 destroyed. Aha, że będziemy musieli, żeby zdobyć więcej, czy 5 będziemy musieli zbić fortów 11 plus. Czyli wypada ten fort chyba, który był poprzednim na 1. Tak, wypada fort, że musimy raz dziennie zrobić jeden fort. 11 plus i dostajemy 10 punktów, po prostu będziemy dostawać 80 punktów, czy 80% tych zwoich, tak? Bo tutaj już widzicie, w miku jest tego więcej. Nie wiem, czy pokazują sezon challenge, ale chyba tam się nic nie zmieniło. No i kwestia tych domen, o których tam wspominałem wam też, że tutaj już będą mieli możliwość rejestracji tych domen troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o power, maximum kills, deady, będą mogli to wszystko sobie tak rozplanować. Tutaj jest wszystko opisane, jak więc to będzie wyglądało. No i kolejna zmiana, która się tutaj u nas pojawia, no to Olimpia, widzicie, tu są już zmiany ogólnie całego tego zestawienia, jak będziemy to grać przy tej, wiadomo, zwykłej Olimpii, jak to będziemy, to są akurat Unrockedy, ale jak też będziemy mogli rozwijać i się, że tak powiem, pchać swoje konto też w tym wydarzeniu, które ostatnio, nie powiem, zaczęliśmy, ja zacząłem ogólnie trochę częściej grać, bo Olimpia mi się bardzo podoba i tu też zaznaczają, że będziemy mogli się zapisać w 2, 3 lub też 5-osobowych zespołach. Oczywiście tu mamy też wersję rankedową, gdzie możemy się zapisać. W wersji Challenger, tam chyba już wersja Challenger była, tak? Tu Agos mówi o tej chyba rejestracji. O, to jest coś, czego nie wiedzieliśmy. Czy tutaj będzie można ustawić ten balans spektator, że ludzi, którzy będą chcieli oglądać taką, takich czempionów. I tu będziemy mogli się łączyć z innymi królestwami. No i start takiego marczu to jest 50 rubinów, czyli jest dużo, dużo mniej niż przewidywaliśmy. Ciekawe, jak to wygląda w Arce, ale to zaraz zobaczymy, bo w Arce też coś takiego podobnego wprowadzili. Też to wymaga oczywiście rubinków. Oj, gdzie jest, odkrywałem wszystko. No to oczywiście można zaprosić kodem, ale no i oczywiście wybieramy sobie mapkę, którą gramy. To też jest kolejny plus. O tym też wspominaliśmy wczoraj z Taczką. Arki Ozyrysa. Zmiany, jeżeli chodzi o tą customs. I tutaj chyba też będzie taka możliwość wybrania jakichś dowódców, tak. Gramy te arki. Nie wiem, czy tam było. Wiecie, bo. Chyba było pokazane, ile jest za to zagranie Stróżny Króle z Arkę. Ale chyba tutaj nie znajdę tego. Tam jest zaproszenia, tu jest ten balans. Mamy dowódców? Nie, tutaj chyba ona tego nie pokazuje, ile tych rubinów. Przypuszczam, że będzie gdzieś koło 500 rubinów. No i nowy czat. Nowy czat, coś co też się niektórzy pisaliście, że chciałoby się zmienić. No i to oni ten nowy czat wprowadzają. Gdzie można właśnie udostępnić jakiegoś guana, jak to wygląda u nas. Też możemy wejść w jakiś lub też przypiąć jakiś tam wiadomo udostępnienie przez kogoś, czy się do kanału. To jest fajne moim zdaniem. Fajnie, że coś takiego wprowadzili w ogóle, żeby pomyśleli o takim czymś. No i też tutaj ułatwili, jeżeli chodzi o kampy, czyli jeżeli chodzi o sam kanał w zaginionym. Że będziemy mogli rozmawiać głównie na kampach. No i kolejny opcje, którą tu omawiają, no to jest Quick Sea Holiday Events i tutaj tak, powiem ofen, nie wiem jak to będzie wyglądać, bo tutaj mamy ten 15-dniowy, zbieramy te, widzicie, monetki esmeraldy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma hajs i będzie chciał, no to niech tą esmeraldę pcha ile się da, bo naprawdę tam można dużo fajnych rzeczy zdobyć. Przede wszystkim pojawiły się ostatnio za złote głowy te złote skrzynki do materiałowe, więc jeżeli ktoś chce, to naprawdę niech to rozwija i zbiera te monety jak najwięcej. Ja muszę, jak coś mi się udało pozbierać, jak więcej, to po prostu robimy z tego sobie jakiś openik. Może zobaczymy, ile mi się uda tego zbierać. Nie, niestety sakwa nie jest, jakby tak powiedzieć, nie wiadomo jak pełna, żeby to popchać. No ale przede wszystkim wraca też tutaj tak, esmeraldka, mamy też te wojny w ruinach. Jest jeszcze jakiś event, tu się pojawi, nie wiem jaki, ale jakiś coś tu musi być między tym. Coś związane z Quick Sea Eventem, festiwalem. No i mamy ten speed up, jeżeli chodzi o barbarzyńców. Mamy dziennie 3 próby, czyli kto zabije szybciej barbarzyńców, to zdobywa jak najlepsze nagrody, czy się mówimy o złotych głowach. No i ten Quick Sea Festival, czyli my będziemy prawdopodobnie, to będzie coś podobnego jak graliśmy ostatnio, czyli będziemy jakby coś wymieniać, żeby zdobywać dodatkowe
epickie, jakby tak powiedzieć, skórki, motywy, ale też będziemy zdobywać te monetki do Esmeraldy. To jest naprawdę fajna, fajna opcja. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o tutaj państwa, jakby tak powiedzieć, deweloperów. Parę zmian rzeczywiście fajnych i fajne, że mogłem wam tu pokazać to, jak to wygląda. Na pewno jest ten, moim zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, ten patch jest na duży plus, więc no, musimy czekać. Nie wiem, czy oni się nie zdradzili, tak jak ostatnio nagrywaliśmy z Taczką filmik, czy zdradzili się, kiedy o ten patch, kiedy ten event, w ogóle całe wydarzenie wyjdzie, bo chyba tam się zdradzili, to może być 8 lipca. 8 sierpnia, więc może tam się rzeczywiście z tym zdradzili. Tak mi się zdaje, że jak dobrze pamiętam, to chyba taka tam mniej więcej tam data była podana. Wiadomo, końcem lipca wprowadzają te patch noty, a potem to będziemy już no, systematycznie sobie rozwijać i pchać. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Udostępniacie, komentujecie, lajkujcie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego patcha, dawajcie, zawsze na nie z chęcią odpowiem, więc trzymajcie się, dzięki jeszcze raz, hejo.